Czwarty, 7 dzień lutego. Marcin Dobrowolski, to jest Biznes od rana. Oto najważniejsze tematy programu. Ćwiczymy teraz, drodzy Państwo, wymowy imię Yong Kwan Kwon. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo. Prezes Stowarzyszenia Koreańczyków w Polsce. Witamy. Magdalena Gawlik, producentka muzyczna. Witamy. I Nicola Mimiec, fanka K-popu. Nie mamy? Nie ma fani. Ja myślałam, że będzie. O, tak nie rozpędziłam się. Ty myślałam, że gdzieś z Bogami jakiś... rozmawiasz. Tak. Niesamowite. Bo zobaczcie, ja co robi K-pop. Po prostu Gangnam Style. Goście, których nie ma na wiosku. Drodzy Państwo, o tym fenomenie będziemy rozmawiać. Super. No i o tym kunszcie jeszcze dzisiaj u nas będzie. A teraz, proszę Państwa, zjeżdżamy 9 pięter niżej, nie my, nie fizycznie. My zostajemy tutaj, jest tam Magda Bober z naszą ekspertką. Magda, oddajemy Ci głos. A, zaraz oddamy głos. Bo najpierw jest break, to dopiero później zrobimy ten głos. Wszystko ale pomyliłem, do kuchnia, bo tak to zapatrzyłem się w tę kuchnię. Proszę Państwa, tak, my się idziemy widzimy za chwilę. Przerwę. Z Magdą, między innymi. Kolejny dzień wzrostu w tej spółki. Kolejna sesja. R22 zaś przewodzi spadką 3,49% w dół. Ups. Oni się uczą właśnie budować takie pewne swoje kompetencje życiowe. Nawet w niektórych grach odgrywają jakieś tam role, podejmują swoje decyzje i to jest właśnie ważne dla rozwoju dziecka. Było niedawno wiadomo o tych myszach, co było tak głośno, także no, są gry, których można sobie po prostu tworzyć wszystko, co... Jakie myszy? Bo nie wiem. Bo my jesteśmy już zupełnie dinozaury. Więc... No było w tym programie tutaj o myszach w grach właśnie komputerowych. I oglądamy no było też o mszach, tak? Odprawianych. Odprawiane msze że w grze komputerowej. Tak, ale to też brałam udział w tym właśnie. Tak, ale to a ja myślałem, że chodzi się o myszki. Nie, o mszach. O mszach. Jejko, ale... tak, przepraszamy, to zimno, mokro i wieje. Tak w skrócie można opisać pogodę w sobotę. Ale nie traćmy nadziei na poprawę aury w niedzielę. Za chwilę Tomasz Wasilewski z prognozą. Wszyscy wiedzą, że Małgosia darzy ogromną sympatią Tomasza Wasilewskiego. Małgosiu, Tomek na pewno się pojawi. Z tego co wiem, to jutro. Dzisiaj ja zapowiem Państwu prognozę pogody. Wracamy do sprawy trzech nurków, którzy utknęli na trzcinowisku jeziora Resko-Przymorskie. Czego trzech obywateli Niemiec szukało w zbiorniku w zachodniopomorskim? W sprawie pojawia się coraz więcej pytań. Serdecznie dziękujemy. Ja na pewno dziękuję. Dużo. No i mam tą alergię na te psy i koty? No to będzie za 15 minut. O, co, proszę. Jesteś super dzielną pacjentką. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Najtrudniejszy moment tego programu mam już za sobą, teraz już będę sobą. Dzięki Pani doktor. Słuchajcie, co tu się dzieje w ogóle? Proszę Państwa, zobacz, skończmy to. Zobaczymy się za chwilę. Kończymy!